Dzień dobry, witam na moim kanale. Zapytano mnie, skąd biorę swoje pomysły na zdjęcia. Zatrzymałem się zaskoczony. Nie ma bowiem jakiegoś tajnego zeszytu, w którym zapisuję zbiory kadrów, które mam wykonać. Nieustannie szukam ciekawych plenerów i usiłuję je pokazać w jak najlepszym świetle. Termin w jak najlepszym świetle nie jest przenośną. Najczęściej chodzi mi po prostu o niezwykłe światło dnia. Dzień dobry, witam na moim kanale. Nazywam się Marek Waśkiel, jestem fotografem mieszkającym w krainie łosi, żubrów, wilków, pięknych krajobrazów, czyli tu na Podlasiu. Uwielbiam fotografowanie tuż za płotem, ale czasami podróżuję z aparatem w miejsca nieco bardziej odległe. Uczę fotografii na moich warsztatach i kursach fotograficznych. A tutaj, na moim kanale, opowiadam o tym, co mnie fascynuje, opowiadam o fotografii, opowiadam o moich podróżach dalekich i bliskich. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, nie zapomnij o subskrypcji, bo to po prostu bardzo dobry kanał o fotografii. Moje pomysły na zdjęcia powstają podczas długich wędrówek. Każde świetne zdjęcie krajobrazowe musi być wcześniej wychodzone. Pokonuję dziesiątki kilometrów, bacznie się rozglądając i zastanawiając się, czy to, co teraz widzę, jako płaskie i banalne, może być wspaniałe, gdy oświetli je fantastyczne światło. Często tak właśnie jest. Wyobraźnia i rzemiosło są elementami niezbędnymi do powstania ciekawego kadru. Jaka jest recepta na świetne zdjęcie? Kiedy zaczniemy się przyglądać ciekawym zdjęciom krajobrazowym, szybko okaże się, że rozwiązanie jest, uwaga, pozornie i banalnie bardzo proste. Umieść niepowtarzalny i atrakcyjny pierwszy plan w fantastycznym świetle, na tle dramatycznego i dynamicznego nieba. Problemem jest jedynie cierpliwość. Tej nam brakuje. Portale społecznościowe, gdzie najłatwiej jest pokazywać zdjęcia, muszą być każdego dnia karmione nowym mięsem, które nie musi być świeże, czyli twórcze. Zdjęcia powinny powstawać szybko i być wykonane w standardowych, popularnych miejscach. Najlepiej, jeśli zostaną zrobione telefonem i przezeń natychmiast obrobione do oczekiwanego ideału. Niezawodnym ratunkiem będzie kilka suwaczków, na przykład instagramowych, filtrów i bum, potwór został nakarmiony. Publikuję sporo zdjęć na swojej stronie na Facebooku oraz na Instagramie. Oczywiście zapraszam do polubienia. Z reguły raz w tygodniu umieszczam tam swoje nowe zdjęcia. Najczęściej jest to piątek. Lubię nowe technologie i cieszę się, że mogę wykorzystywać je do pokazywania moich zdjęć. Jednak nie są to miejsca, w których potrafię odszukać dla siebie inspiracje. Natchnienia szukam wyłącznie w terenie, podczas moich indywidualnych plenerów. Samodzielność jest kluczem do pomysłu na zdjęcie. Fotografia jest subiektywna oraz bardzo osobista. Jeżeli ma być dobra, musi być twórcza i samodzielna. Porównałbym fotograf niczym średniowieczny żeglarz powinien z dumą i pychą wypłynąć w swojej łupince na bezmiar oceanu w poszukiwaniu nieznanych lądów, nieznanych kadrów. Może go za to czekać wielka nagroda, może zdarzyć się także, że zostanie za swoją dumę ukarany. Jednak powinien ryzykować. Innej drogi do dobrych zdjęć nie ma. Kopiowanie jest wyłącznie skuteczne podczas nauki fotografii lub jeżeli poznajemy jej nowy rodzaj. Potem jednak jak najszybciej należy zdecydować się na samodzielność. Tymczasem widzę, jak owa radość poszukiwania i odkrywania umiera.
Zamiast tego triumfy święci naiwna wiara, że jest oto regułka, dzięki której zdjęcia będą cudowne i wspaniałe. Poszukuje się zatem tajemniczego szyfru, jakiegoś układu przysłony, może oryginalnego filtra, może cudownego obiektywu, a z pewnością najnowszego aparatu i suwaczków Photoshopa, które zapewnią udane dzieło. Nie ma takich szyfrów, nie ma takich reguł, nie ma takich filtrów. Czasami są sugestie, drobne podpowiedzi, ale mogą kompletnie nie sprawdzić się w Twojej sytuacji, nawet jeśli w innych dzięki nim powstał wspaniały kadr. Lubię wędrować i podczas moich wędrówek powstaje nie tylko mnóstwo zdjęć, powstała też książka. Chodzę sobie po Podlasiu. Jeżeli interesujesz się fotografią krajobrazową, w opisie na dole jest link do mego bezpłatnego e-booka, będącego poradnikiem fotografowania krajobrazów. Właśnie nosi tytuł Chodzę sobie po Podlasiu. Składa się z mnóstwa porad i świetnych zdjęć. Warto pobrać. Teraz chciałbym opowiedzieć Wam o mojej regule trzech kroków. W czasie pracy nad zdjęciami stosuję regułę trzech kroków. Poznaj, polub, sfotografuj. Pomaga mi ona w docieraniu do świetnych pomysłów na zdjęcia. Krokiem pierwszym jest poznanie. Najpierw oglądam, poznaję, pokonuję w samotności setki kilometrów oraz wykonuję mnóstwo zdjęć smartfonem, które jest moim podręcznym notatnikiem. Zapamiętuję w nim lokalizacje, kadry, sposoby dojścia i tym podobne elementy. Dzięki różnym aplikacjom oceniam, kiedy warto wrócić w oczekiwaniu na świetne światło. W tym czasie dochodzi do bardzo ważnego związku. Albo zaczynam lubić to miejsce, albo go nie lubię. Krok drugi. Czy lubię to miejsce? Jeżeli temat lub miejsce mnie poruszają i fascynują, stają się intrygujące, wracam i zastanawiam się, czy je lubię. Innymi słowy, czy praca w tym miejscu sprawia mi przyjemność? Jeżeli tak, potem wracam wielokrotnie, aby zrobić takie zdjęcia, jakie sobie wymyśliłem. Albo, aby dać się zaskoczyć czymś, czego nie wymyśliłem, bo przecież rzeczywistość bywa barwniejsza niż nasza wyobraźnia. Czas na pytanie dnia. Czy bardziej lubisz plenery w gronie przyjaciół i znajomych? Czy wolisz samotne wyprawy? Napisz swoją odpowiedź na dole w komentarzach. Czytam wszystkie komentarze i staram się na nie odpowiadać. Czas na odrobinę promocji. Sponsorem tego odcinka, jak zwykle, jestem ja i moje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem dwa kursy podstawowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fotografią oraz kurs fotografii krajobrazowej dla osób bardziej zaawansowanych. W kursie fotografii krajobrazowej co miesiąc jest dodawany nowy film, a w zasadzie dwa filmy, bo jeden jest z odpowiedziami na pytania uczestników owego kursu, a drugi jest filmem z oceną nadesłanych zdjęć nadesłanych przez uczestników. Najkorzystniej jest wybrać oba kursy, ponieważ uzyskuje się wówczas bardzo duży rabat. Link z dodatkowym kodem zniżkowym jest w opisie. Zapraszam. Wiadomo, że nad zadaniami, które sprawiają nam przyjemność, pracujemy dłużej, wydajniej i skuteczniej. Czerpiemy z tego radość i satysfakcję, a radość fotografowania jest w moim przypadku niezwykle ważna. Fotografowanie mnie bawi, dlatego ciągle to robię, nie narzekam na nudę. Bez takiego zaangażowania robienie zdjęć byłoby katorżniczym zajęciem pozbawionym sensu, a efekty byłyby mizerne. Warto też pamiętać, że poszukiwanie nowych, ciekawych miejsc jest inspirujące. Podobnie jak wracanie do tych, które na chwilę się porzuciło. Zdarza się, że obserwując niezwykłe pejzaże lub zdarzenia wbrew zawodowej logice, nawet nie wyciągam aparatu. Patrzę, podziwiam i daję się wówczas porwać chwili, bez rozpraszania całkowicie. Myślenie, jak ów cudowny pejzaż sfotografować, zabiłoby magię chwili. Być może szkoda, że nie mogę się z Wami podzielić wszystkimi widokami, które mogłem obejrzeć. Jednak owe chwile najdłużej zostają w mojej pamięci i stają się rodzajem oczyszczenia ze zgiełku współczesnego świata. Staram się fotografować blisko miejsca, w którym mieszkam. Wówczas mam największą szansę na wykorzystanie każdego skrawka korzystnej pogody. Po owych dwóch pierwszych krokach jest czas na krok trzeci – fotografowanie. Jeżeli znam miejsce oraz je lubię, to fotografowanie staje się niezwykle proste.
Z reguły wówczas wiem, dokąd się udać i o jakiej porze, aby zrobić wymarzone zdjęcie. Podejmuję takie próby, aż osiągnę efekt, na którym mi zależało. Nie zadawalam się byle jakim kadrem. Wracam wielokrotnie, kompletnie się nie przejmuję pozarnymi porażkami. One uczą pokory i cierpliwości. Te zaś przekładają się na rewelacyjne kadry. Wiem, że niczego nie muszę, ale wszystko mogę. Tak kolekcjonuję swoje pomysły na zdjęcia. Potrzebna jest otwartość umysłu i spostrzegawczość. Czasami widzę, jak wiele osób, pomimo moich uwag i próśb, nie rozgląda się, nie obserwuje otoczenia i w efekcie pomija cudowne kadry. Większość z nas oczekuje niezwykłości. Niezwykłości dostarczanych pod nos. Jeżeli nie wyrobi się w sobie nawyku samodzielnego osiągania ciekawych kadrów, nie ma co liczyć na rewelacyjne zdjęcia. Kopie, chociaż czasami bardzo dobre, jednak są gorsze od oryginałów. Nie warto do końca swoich dni tylko podglądać innych twórców. Trzeba cierpliwie i powoli tworzyć swoje zdjęcia. Życzę wielu udanych kadrów. I to wszystko. Czas na żebrolajki, czyli proszę o pozostawienie łapki w górę i dodaj koniecznie swój komentarz do pytania dnia. Zapraszam do polubienia mego kanału. Jeżeli polubisz, wciśnij dzwoneczek, wówczas będziesz otrzymywać informacje o nowościach na moim kanale. Koniecznie odwiedzaj mojego bloga fotografii, gdzie pojawia się najwięcej moich zdjęć, także z dzisiejszego pleneru. Dziś jest w opisie także link do mego bezpłatnego e-booka Poradnika o fotografii krajobrazowej. Warto pobrać. Pozdrawiam i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już za tydzień w kolejną niedzielę. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć. I takie to są moje te trzy kroki. Poznaj, polub, sfotografuj. W ten sposób fotografuję. Prosty system. Polecam. A teraz jeszcze słonko jest wysoko. Czas na odrobinę zdjęć. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.